Zdrowia, szczególnie dla normalnych. No, obłęd lewactwa amerykańskiego. Dawno tak nie zapowiadałem, no ale to jest obłęd lewactwa amerykańskiego. Ostatnie 3 lata, no to te filmiki mają w opisie właśnie obłęd lewactwa amerykańskiego. Subskrybujesz? Dziękuję bardzo. Polecasz? Dziękuję jeszcze bardziej. Nowy Jork. No Nowy Jork, no to jest po prostu miasto, bogate miasto, no ale jest totalnie lewackie, totalnie opanowane przez demokratów, ostatnio totalnie opanowane przez socjalistyczną frakcję demokratów. Tak samo jest w Detroit, tak samo jest w Chicago, tak samo jest w San Francisco. Te wszystkie wielkie miasta zostały opanowane w tym marszu przez instytucje. No, politycy opanowali tam wszystko. To są jednopartyjne stany. Tam 30-40% republikanów mieszka. 40-50% republikanów głosuje, no ale oni nie mają tam przez machinacje, kombinacje, te najróżniejsze triki polityczne. Republikanie w tamtych stanach po prostu nie dostają. Nie dostają się do kongresu, nie dostają się do senatu. Jest to po prostu, jest wiele takich stanów. Wiele takich stanów, gdzie republikanie nie mają nic do powiedzenia. No to jest problem z systemem wyborczym, no ale Nowy Jork. Teraz Andrew Cuomo. Andrew Cuomo, to się okazuje, że to jest jeden wielki rozpustnik, jeden wielki jebaka, jeden wielki lubieżnik. Główny prokurator Nowego Jorku opublikował raport, 160-170 stron na temat Andrew Cuomo. Andrew Cuomo, no to jest łachudra polityczny. Jego ojciec był gubernatorem spory czas temu, teraz jego syn jest gubernatorem. Andrew Cuomo nawet zmienił most. Most, który był nazwany nazwą plemienia indiańskiego, przez lata była to nazwa plemienia indiańskiego, nawet z takim holenderskim wydźwiękiem. No i Andrew Cuomo zamienił ten most na imię i nazwisko jego ojca. Tak to ten lewactwo działa. No ale raport na temat jego seksualnych ekscesów, jego seksualnego zachowania się jako gubernatora. No jest to makabra. To jest po prostu obłęd. To, co gubernator przez całe lata robił, on od 2006 roku w zasadzie został gubernatorem. No i teraz przez tą pandemię. On zabił około kilkanaście tysięcy starszych ludzi, on w zasadzie zabił, bo jak ta pandemia wybuchła, to zaczął wysyłać chorych do domów starców i tak dalej, i tak dalej. Ale w tym raporcie, no to on jest przedstawiony jako taki przywódca, jako człowiek, który kieruje urzędem w zasadzie państwowym, stanowym, no ale patrzy w zasadzie na wszystkich jak na niewolników, szczególnie na niewolnice seksualne, wykorzystuje te młode kobiety, przytulał się do nich, całował ich, klepał po tyłku, łapał za piersi, miał najróżniejsze dziwaczne komentarze, podpuszczał kobiety w taki sposób, czy one by zrobiły z męża rogacza, czy one by pomogły jemu jako starszemu mężczyźnie, czy mogłyby mu znaleźć jakąś tam kochankę, czy dziewczynę, czy jakąś kobietę. No i mówił, że wszystkie te jego przyjaciółki, no to muszą znieść jakiś tam stopień bólu. Także no bezczelny był na tyle, że nawet nie tylko dowalał się do urzędniczek i do kobiet, które pracowały dla partii demokratycznej, no ale nawet do policjantki, którą w zasadzie raz zauważył na jakimś tam, no było jakieś spotkanie, w każdym razie spowodował to, że on zrobił
jakieś telefony, nie telefony, i ona została przekazana, czy ustawiona jak, do pomagania jemu jako gubernatorowi, chociaż ani nie miała wymaganych, no są jakieś tam potrzeby, trzeba spełnić jakieś tam potrzeby na każdą z tych funkcji i pozycji, ona tego nie miała i ją tam przekazali. No to zachowywał się dosyć nieodpowiednio w stosunku do policjantki, no ale ona bała się na policjantki. Teraz są takie czasy, że policjantki się boją, no bo po prostu większość tych osób, które cokolwiek robiły, no to były wywalane, niszczone, likwidowane i tak dalej, i tak dalej. Także cała ta modus operandi, czyli ta metoda działania, kiedy były jakieś zażalenia, to były niszczone. On do tego stopnia był bezczelny, że jak jedna z tych kobiet, która opisywała, co się działo, stali gdzieś i on zaczął ją tam masować od pleców po tyłek i złapała go za rękę, no to on do niej powiedział, że ona jest troszeczkę za bardzo agresywna. No i bardzo często w ten sposób mówił. Tam zachowywał się dosyć nieprzyzwoicie, tyle tylko, że wszyscy wiedzieli, jakim on jest babiarzem, jakim jest komunistą. No mało, no to też przywozili kobiety ze wsi chińskich, no to on ciągle miał dużo, dużo robotnic, który w Polsce to był Jaroszewicz, to też, no wielu było tych komunistów polskich, to byli po prostu babiarze i wykorzystywali ludzi naokoło. O tym to się tak nie mówi, no ale tak w ten sposób to było. Wszystkie te kobiety, które były poszkodowane, bały się, on po prostu mordę piłował, wrzeszczał, poniżał, no i był w stanie doprowadzić do zemsty. Ta cała atmosfera w jego ratuszu, no to w ratuszu, w jego biurze, czy w jego urzędzie, no to była wypełniona strachem i zaszczuwaniem. Tam po prostu to było toksyczne, to było bardzo takie trujące, cała ta atmosfera. Był w stanie wrzeszczeć, opieprzyć ludzi na widoku. Wszyscy po prostu się bali. No i zemsty i nigdzie tego nie przekazywali, nigdzie nie narzekali. Dziwaczny był troszeczkę, jednej z urzędniczek kazał się uczyć jakiś tam piosenek, kazał jej śpiewać, przychodził do biura i mówi: śpiewaj cygańską rap. W sobie kazał jej śpiewać. Ogólnie rzecz biorąc, no był oszołom, który w trakcie tej pandemii w ogóle napierniczał na Trumpa za jego te dwie żony, napierniczał na Trumpa jak tylko mógł. To był po prostu taka hiena seksualna. Prokurator, który stworzył cały ten raport, no to jedne z tych oskarżeń, czy z opisów, to było tak, że z jedną z kobietą, no to pytał się, co ludzie mówią na temat jego rąk, wielkości rąk, no w takim podtekście, że jak on ma duże ręce, to i ma dużą fujarę. No to kłócił się też z tymi ludźmi, którzy pisali mu te mowy polityczne, to tam parę kobiet przy nim było, no to on powiedział, żeby coś takiego pikantnego tam włożyć, wpisać w coś takiego, na przykład, żeby, jak też możliwe, żeby mieć seks bez orgazmu. No tak, także te wszystkie te podteksty to były bardzo takie seksualne. On był rozwiedziony chyba z dwa razy. Tam mieszkał z jakąś tam, i to było znane, mieszkał z jakąś tam urzędniczką, no ale przy okazji, no to tam szalał naokoło.
całe jego biuro, no to pilnowało go, żeby nie padł na mordę, kiedy w marcu to się wszystko zaczęło ujawniać, no bo ludzie zaczęli się wściekać, te kobiety zaczęli się wściekać, no to on powiedział jednemu ze swoich tych szefów, dyrektorów, który był takim carem, takim królem szczepionek, ten król szczepionek zadzwonił do wszystkich tych demokratów we wszystkich powiatach, no i się zaczął się pytać, czy oni popierają Cuomo, czy nie popierają Cuomo, ale wszyscy się po prostu przestraszyli, że nie dostaną tych szczepionek, no bo on rozdzielał szczepionki w powiatach. Jeżeli ktoś tam by się negatywnie wypowiadał na temat politycznego, na temat swojego przywódcy politycznego Cuomo, no to oni się bali, że nie dostaną szczepionek. Także to był taki szantaż lewacki na najwyższym poziomie. Nie podobało mi się to za bardzo, tak? No i nie ma się co dziwić. Jak człowiek tak sobie poczyta ten raport, czy posłucha, co on robił, no to faktycznie to jebaka, babiarz, lubieżnik, rozpustnik. To jest przerażające. Po prostu stary zgret, który wykorzystywał swoją sytuację polityczną do tego, żeby osiągać te swoje personalne rzeczy. No to jest coś najgorszego, tak? W polityce, jeżeli taki człowiek się znajduje i ma poparcie i jest to w jednopartyjnym stanie, no to jest to makabra. To jest obraza demokracji, to jest cyrk demokracji, to jest parodia, satyra na demokrację. No i w Nowym Jorku, tak jak możecie sobie wyobrazić, każdy normalny sobie może wyobrazić, no to nikt nie mówi, że Nie wierzę w to. To była taka tajemnica Poliszynela. To wszyscy w zasadzie wiedzieli, że Andrew Cuomo to jest takim człowiekiem, no ale wszyscy robili dobre miny do złej gry, no bo to jest jednopartyjny system. Jest to jednopartyjny system komunistyczny i oni to opanowali. Teraz nikt w Nowym Jorku, nikt normalny jakoś sobie nie wyobraża, że Cuomo to może przetrzymać. Czy on zrezygnuje? No raczej chyba nie zrezygnuje, no bo w przeszłości tylko wszystko to przepychał, omijał. No i chyba przetrzyma to. I to jest możliwe, że nawet przetrzyma. Sytuacji politycznej jest możliwe, że przetrzyma. W czasie tej pandemii napisał książkę, no i tam napisał, że w 2002 no to strasznie przeżył, że go nie wybrano gubernatorem. Został wybrany dopiero w 2006 jako prokurator generalny, no i później został wybrany gubernatorem. No ale chyba się nie wycofa. No i to zostaje ten tak zwany impeachment, czyli odwołanie. Jak go odwołać? Jeżeli jego odwołają, no to on ma zastępczynię. Zastępczynia jest taka środkowa demokratka, nie jest taka wyjątkowo lewacka, nie jest centrowa w sumie jest. No i teraz pytanie jest, co lewactwo z nią zrobi, tak? Co lewactwo z nią zrobi? Ona by była pierwszą kobietą gubernatorem w Nowym Jorku w całej tej historii. No i mogłaby być popularna, tak? Mogłaby poprowadzić cały ten stan, no ale ambicje tych lewaków w partii socjalistycznej, partii demokratycznej, no to może im się nie podobać, tak? Oni będą starali się, żeby ona jakoś tam ugięła, żeby jej pokazać, kto jest faktycznym szefem, no bo tym całym bossem, no to dyrygują, tak jak dyrygują, pociągają za sznureczki Bidena.
tak samo dyrygowali Cuomo. Cuomo po prostu robił to, co mu kazali, no bo mu pozwalali na te wszystkie numery, no i to za każdym razem tak jest z politykami, tak? Oni po prostu zrobią wszystko dla pewnych rzeczy, no i on robił wszystko dla pewnych rzeczy. Nie wiadomo jeszcze, co Biden, dlaczego Biden tak robi. Może mają na niego haki i na jego syna, dlatego pozwalają mu sprzedawać te obrazy po 500 tysięcy. Tak, także lewacy nie za bardzo chcą usunąć Cuomo, no bo ta jego zastępczyni może nie byłaby taka skłonna do współpracy, także lewacy chcą prawdopodobnie chcą go trzymać. Republikanie, no to też tak dziwacznie jest, że oni nie chcą go w sumie usuwać, no bo jak przyjdzie jego zastępczyni, no to szanse dla republikanów, żeby był wybrany jakiś republikanin, też są niskie. Także to jest, to są jakieś takie zyski dla Partii Demokratycznej, czy dla Cuomo. No, on jest w zasadzie osłabiony, on jest cały taki zaropiały teraz, no ale lepszy dla wszystkich. No, demokraci nie chcą go wyrzucić, republikanie też woleliby, żeby ktoś z republikanów go zamienił. No i następna sprawa, to cała ta legislatura, wszyscy ci politycy w Nowym Jorku może zostaną zmuszeni, żeby coś zrobili. No, na dzień dzisiejszy to całe te śledztwo, całe te informacje są kompletnie inne niż parę miesięcy temu, kiedy to się zaczęło. Te oskarżenia dla Cuomo, Największe zaskoczenie czy zdenerwowanie, no to jest to, że on tą policjantkę by potraktował w ten sposób. No ale jak zwykle ACLU, obrońcy praw obywatelskich, no to idzie wszystko, żeby to politycznie wykorzystać, komunistycznie. Oni nie za bardzo chcą go wyrzucić, ale badania pokazują, że za wyrzuceniem Cuomo, no to jest 60-70% Nowojorczyków. Także możliwe, że ten skandal doprowadzi do tego, że jego wyrzucą. Jego strategia to była taka, żeby po prostu przesunąć. No może to jest taka strategia, ale to nie wiadomo, czy to zadziała. Jeżeli się poczyta ten raport, no to widać, że Ameryka po prostu dostała obłędu. Kultura amerykańska dostała obłędu. Politycy dostali jakiegoś obłędu. Społeczeństwo dostało jakiegoś obłędu. Te ostatnie lata od Obamy, no to po prostu to nie jest Ameryka. To nie jest normalna Ameryka. To nie jest ta Ameryka, którą ktokolwiek zna i może sobie wyobrażać. No i to wszystko pada. To wszystko pada, jeżeli ktoś jest kontrolowany tak jak Cuomo. Jeżeli ktoś może zamknąć stan tak jak Cuomo zrobił, kiedy Biden chce zamykać kraj, tak jak no oni wszyscy są pijani tą władzą jednopartyjną. Ta władza jednopartyjna po prostu doprowadza do tego, że te zamknięcie w tej pandemii, no to nikt normalny tego by nie zrobił, no ale jedna partia jest w stanie to zrobić, bo oni mają jakąś taką wizję. Nie ma dialogu, nie ma rozmowy, nie ma badania całej tej sytuacji, co można by innego zrobić. W tym roku będą te 2022 będą te wybory międzyprezydenckie. No i wszyscy demokraci i republikanie będą musieli się, szczególnie demokraci, będą musieli się zacząć zastanawiać, kogo wybierać. No, będą musieli zacząć wybierać normalnych, bo jeżeli wybierają wariatów, albo blisko wariatów, albo niespełna rozumów, albo maniaków takich jak Biden czy Cuomo, no to nie jest dobrze. To jest to oni tylko dochodzą do władzy, żeby mieć władzę i żeby manipulować całym społeczeństwem. Zdrowia dla normalnych. Subskrybujesz? Dziękuję bardzo. Polecasz? Dziękuję. Jeszcze bardziej nie subskrybujesz? To jest szałeczka do subskrypcji, dzwoneczek dzyń o codziennych powiadomieniach i do następnego, codziennego, bardzo często monetyzowanego, ale czasami zdemonetyzowanego filmiku. Przekaz dla normalnych.
konserwatystów. Dziękuję, że wierzycie. Bóg, honor, ojczyzna, czyli rodzina, tradycja, rodzina, uczciwość i tradycja. Głosujcie na normalnych. Nie patrzcie się, słuchajcie, co demokraci robią. Przekaz dla socjalistów mieszkających w Ameryce. No widzicie, Andrew Cuomo, jeżeli mieszkacie w Nowym Jorku, no to jest cyrk. To jest cyrk stanu jednopartyjnego. Wszystkie te stany jednopartyjne, lewackie zwariowały. Głosujcie na normalnych. Zdrowia dla normalnych.